Przez 4 dni zawodnicy z całej Europy zmagali się w szczecińskiej Floating Arena. To były pierwsze zawody pływackie tej rangi organizowane w Szczecinie. Polscy zawodnicy mocno dopingowani przez kibiców zdobyli 5 złotych i 3 brązowe medale, co dało nam 4. miejsce w klasyfikacji medalowej. Radosław Kawęcki, wyśmienicie płynąc stylem grzbietowym, wywalczył podwójne złoto. Ten doping piękny, tyle ludzi, tyle znajomych, co przyjechało tutaj. Dziękuję wam wszystkim za to coś pięknego. Szczecinianin Mateusz Sawrymowicz zdobył złoto płynąc stylem dowolnym na dystansie 1500 metrów. Bardzo niepewnie, bardzo się denerwowałem, ponieważ wiedziałem, że ma szybką końcówkę i że będzie tutaj ciasno. Nie sądziłem, że aż tak ciasno, ale szczęśliwie dla mnie ułożyło się, że te 700 było na moją przewagę. Mistrzowsko spisały się także polskie zawodniczki płynące w sztafecie oraz Konrad Czerniak, dla którego grano Mazurka Dąbrowskiego dwukrotnie. Doping, ta pozytywna energia niesie w wodzie. Tak jak mówię, na ostatnim basenie, ostatnim nawrocie widziałem jeszcze Rosjanina przede mną. Nie mogłem tego zmarnować. No po prostu dałem siebie wszystko, rzuciłem na ostatni bieg jakieś tam moje obroty. Słyszałem olbrzymi doping i to mnie niosło. Ten znakomity pływak na koniec mistrzostw wywalczył jeszcze 3. miejsce na dystansie 50 metrów stylem motylkowym. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Mistrzostwa Europy w pływaniu na basenie 25 metrów to największa impreza sportowa zorganizowana do tej pory w Szczecinie.